Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Cudek i rozmawiam dzisiaj z Markiem Stankiewiczem, wieloletnim dyrektorem Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani Agnieszko. Panie profesorze, jest pan profesorem nauk fizycznych. Przez wiele lat był pan osobą, która starała się namówić polskie środowisko naukowe do tego, żeby w naszym kraju powstało synchrotronowe źródło światła. To się udało. A właściwie pierwszy krok do tego udał się w 2010 roku, kiedy pozyskano finansowanie ze środków Unii Europejskiej na ten projekt. A od 2018 roku Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego przyjmuje naukowców. Panie profesorze, proszę nam powiedzieć, co w pańskiej karierze skłoniło pana do tego, żeby właśnie promieniowanie synchrotronowe było tak ważne. Pierwszy kontakt, powiem, głównie z ośrodkiem synchrotronowym w 1985 roku, kiedy zostałem zaproszony, otworzyła się możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii na uniwersytet w Reading, gdzie działała grupa pod przywództwem jednego z pionierów badań przy użyciu promieniowania synchrotronowego. Profesora Kodlinga, y, y, Keith Kodling, e, mm, i po prostu wtedy mnie te badania zafascynowały: zarówno badania, jak i sam ośrodek promieniowania synchrotronowego. Y, w, wtedy ten, y, on już dzisiaj nie istnieje to było w Daresbury, koło Manchesteru. I kiedy pierwszy raz tam się znalazłem, no stwierdziłem, że to jest raj dla doświadczalnika i no tak się zaczęła moja przygoda. To są bardzo skomplikowane infrastruktury. Ja zawsze byłem doświadczalnikiem z krwi i kości i lubiłem mieć w rękach taką aparaturę im bardziej skomplikowana tym lepiej. No i tam właśnie znalazłem taki niesamowity warsztat pracy. Też razem z tą grupą tworzyliśmy nowe, nową aparaturę specjalnie do pewnej techniki eksperymentalnej. Wtedy no, byliśmy pionierami w tej technice. No a potem kontynuowałem współpracę z y, tym ośrodkiem oraz y, innymi ośrodkami za granicą, ośrodkami badań synchrotronowych, y, więc moja główna ścieżka naukowa jest związana z badaniami przy użyciu promieniowania synchrotronowego. A jak to się stało od tego momentu, kiedy miał pan okazję po raz pierwszy pracować z promieniowaniem synchrotronowym, do momentu, w którym udało się w Krakowie powołać do życia taką właśnie jednostkę? Droga była niewątpliwie kręta i wyboista. Muszę tutaj oddać cześć moim kolegom i koleżankom, którzy działali w czasie, jak ja przebywałem za granicą, bo ja w sumie przebywałem dość długo za granicą. Y, którzy działali w tym kierunku, żeby y, powstał ośrodek promieniowania, badań przy użyciu promieniowania synchrotronowego w Polsce. Y, to byli ludzie y, związani z Polskim Towarzystwem Promieniowania Synchrotronowego, które powstało już w 91 roku. Y, powstało ono z inicjatywy grupy naukowców, którzy chcieli zrzeszyć w tym towarzystwie Wszystkich badaczy, którzy używali promieniowania synchrotronowego, jeżdżąc do ośrodków zagranicznych. I to towarzystwo działało i, i, i lobbowało, ale również były grupy w Krakowie, które się bardzo zaangażowały. No i tu muszę oddać cześć członkom tych grup. Którzy no, z, dużym, z dużą determinacją starali się o finansowanie. Plany były na początku bardzo ambitne, ale no, ciężko było takie pieniądze zdobyć. I, tak, jak, tak jak pani wspomniała, w 2010 roku wreszcie się udało zdobyć te pieniądze. Było to dość ciekawa konfiguracja. Ja wtedy byłem już od trzech lat w Polsce i brałem udział w tym takim ostatnim szturmie na kasę, jak to można powiedzieć. I udało się. Natomiast też trzeba oddać tutaj cześć władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zdecydowali się i podjęli ryzyko, bo to jest ryzyko zbudowy takiego ośrodka związane z ryzykiem finansowania, czy ono będzie to finansowanie, czy nie będzie i wtedy ministerstwo podjęło tę decyzję i w tej chwili przy Uniwersytecie Jagiellońskim mamy ośrodek Solaris. Tu może od razu warto powiedzieć, że to jest przy Uniwersytecie Jagiellońskim specjalnie to powiedziałem. Oczywiście jest to jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale to była jedyna opcja, żeby szybko ten projekt rozpocząć. I mimo że jesteśmy tą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Solaris jest otwarty bezpłatnie dla wszystkich grup badawczych w Polsce. Panie profesorze, ja pozwolę sobie przerwać, <laughs> na pewno o to jeszcze zapytam, ale mam poniekąd wrażenie, że przez tych kilka minut, przez wszystkie przypadki, odmieniliśmy już słowo synchrotron. Tymczasem to sformułowanie może wciąż jeszcze zdawać się dość enigmatyczne dla, założę się, ogromnej ilości osób. Dlatego proszę opowiedzieć, czym właściwie jest synchrotron? Co to takiego synchrotron? Tak, no święta racja, nawet czasem wymówić jest trudno. Słowo synchrotron, e, więc generalnie jest to akcelerator cząstek. To jest akcelerator cząstek naładowanych. W naszym przypadku tymi cząstkami są elektrony, więc przyspieszamy elektrony. Po że zamkniętym się poruszają elektrony w synchrotronie. Więc y, wrócę może za chwilę do, do pewnego procesu, ale mamy rozpędzone elektrony i wprowadzamy je do e, synchrotronu właśnie. I ten synchrotron. Jest skonstruowany w ten sposób, że mamy szereg magnesów zakrzywiających, bo elektron, gdy znajdzie się w polu magnetycznym, zakrzywia swój tor. Konfiguracje na świecie synchrotronów są różne, my mamy symetryczną, mamy 12 bloków magnesowych, które powodują, że elektron skręca i biegnie po torze zamkniętym. My, mając te przyspieszone elektrony, które zakręcają, mamy promieniowanie synchrotronowe. Taka jest natura, że elektron poddany przyspieszeniu, czy naładowana cząstka poddana przyspieszeniu, emituje promieniowanie elektromagnetyczne. I w tym wypadku to promieniowanie nazywamy promieniowaniem synchrotronowym. Natomiast y, może się ktoś dziwić, gdzie tu przyspieszenie? No więc my tak potocznie rozumiemy przyspieszenie, gdy przyspieszamy, na przykład w samochodzie. Gdy hamujemy, to też jest przyspieszenie, tylko ze znakiem ujemnym. E, natomiast y, w tym przypadku mamy do czynienia z przyspieszeniem prostopadłym, bo działa siła, jest, działa siła y, skręcająca ten tor, to mamy przyspieszenie. No i fizyka jest taka, że powstaje przy ten elektron emitujący, elektron, przepraszam, zakręcający, emituje promieniowanie e, e, elektromagnetyczne. E, teraz jak zdobyć te elektrony, więc mamy jeszcze w, e, akcelerator liniowy. Musimy gdzieś mieć źródełko elektronów, prawda? I to jest źródło katoda termiczna, tak zwana. Może starsi słuchacze m, mieli do czynienia z telewizorami kineskopowymi i tam było działko elektronowe i były elektrony, które wiązka elektronowa bardzo y, y, dobrze zogniskowana uderzała w ekran i tam była przemiatana i powstawał w ten sposób obraz y, y, w wyniku uderzania tych elektronów o ekran i pokryty y, 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 odpowiednimi substancjami, luminoforami. Co to są luminofory? Od razu muszę przerwać i zapytać. No bardzo dobre pytanie. To są substancje, które właśnie pod wpływem uderzenia elektronów, czyli zdeponowania pewnej energii, świecą. Mamy takie zjawisko i mogą świecić na różne kolory. Więc tam jest to działo elektronowe, mamy termiczne, Oczywiście, troszkę większe niż w telewizorze kinoskopowym. Te elektrony emitowane przez to działo elektronowe mają bardzo małą energię i dość duży rozrzut tej energii. My tej elektrony skierowujemy w stronę akceleratora liniowego. To jest też ciekawe urządzenie, które przyspiesza. Elektrony e, bardzo mocno je przyspiesza do dużej energii, i tu muszę użyć pewnej jednostki, która może być tajemnicza. To jest do energii 600 megaelektronowoltów około. Czy da się tę jednostkę przełożyć na jakieś sformułowanie, które będzie dla nas wszystkich łatwiejsze? Jeżeli mamy w próżni dwie płytki, pomiędzy którymi istnieje różnica potencjałów 1 V, to też większość może ma opanowane, co to są wolty, napięcie, różnica potencjałów i jeżeli elektron od minusowej okładki do plusowej przebędzie tą drogę, on uzyska energię jednego Elektronowolta. I to są takie jednostki energii. Można je przeliczyć na inną jednostkę, ale my używamy takiej jednostki. I teraz, jeżeli różnicę potencjałów przyłożymy na te płytki 10V, to on uzyska 10EV, no bo on przyspiesza od minus do plus. Żeby zastąpić ten akcelerator liniowy takimi płytkami, musielibyśmy przyłożyć na te Płytki, napięcie 600 milionów voltów. Czyli 600 milionów voltów, i wtedy ten elektron uzyskuje energię 600 megaelektronowolta. Ale tego się nie da zrobić, bo jest to napięcie, którego nie da się nawet nie da się wytworzyć, bo następują przebicia w atmosferze, w urządzeniach wszystkich. To, to są pod Potężne napięcia, więc przyspiesza się te elektrony dynamicznie. W tym akceleratorze liniowym mamy, y, doprowadzamy bardzo y, y, silny impuls elektromagnetyczny to jest tak, mówiąc w skrócie, rura. Z jednego końca wprowadzamy ten impuls elektromagnetyczny, który jest y, w odpowied... zgrany w fazie z paczką elektronów, która wpada do tej rury. I ten impuls elektromagnetyczny PH e, to jest fala elektromagnetyczna, która się rozchodzi w jednym kierunku. pcha te elektrony mamy taki ten akcelerator. Nasz liniowy składa się z sześciu sekcji pięciometrowych, i w każdej sekcji uzyskują te elektrony około mówię, 100 megaelektronowoltów. Więc one wypadają z jednej rury, wpadają do następnej, wpada impuls PH i tak dalej. Więc to jest tak jak zjawisko jak y, surfujący na fali, fala go pcha i uzyskuje energię kinetyczną. Panie profesorze, wiemy w takim razie, że w synchrotronie generowane są elektrony w dziale elektronowym. A następnie wstępnie przyspieszany w akceleratorze liniowym. Powiedział Pan też, że wędrują, podróżują one w tych systemach w paczkach. I to jest pierwsze z moich dwóch pytań na teraz. Dlaczego w paczkach i co z tymi paczkami dzieje się dalej po tym, jak skończy się akcelerator liniowy? Powstają te paczki w wyniku oddziaływania y, tych elektronów, które na początku są generowane jako taka chmura tych elektronów z pewną energią. I one są potem wstępnie przyspieszane polem, znowu falą elektromagnetyczną, i <laughs> wpadają do y, tego akceleratora liniowego, który jest impulsowy, jak żeśmy się powiedzieli. To są impulsy. I w związku z tym, po każdym impulsie powstaje taka paczka, i my tą paczkę mamy y, odpowiedniej energii, ją wpuszczamy do naszego akceleratora kołowego. Czyli synchrotronu. I mamy jedną paczkę, za chwilę mamy drugą paczkę, trzecią paczkę, czwartą paczkę. I tak napełniamy ten synchrotron paczkami. Czyli mam rozumieć, że po tym jak elektrony wylecą już, zakończą swoją podróż w akceleratorze liniowym, trafiają do wspomnianego przez pana akceleratora kołowego. Tak. Co dzieje się dalej? Jeżeli już napełnimy do Tyle elektronów tam, ile chcemy, wpuścimy do akceleratora kołowego. E, przestajemy oczywiście napełniać. I no, krążą sobie te elektrony po orbicie zamkniętej, tak jak żeśmy wspomnieli. To jest wytworzone przez te magnesy, ale to jest y, bardzo y, uproszczone pojęcie, że to są magnesy, bo to są obiektywy magnetyczne, bloki magnetyczne, bloki magnesów, i y, składające się z, wie, z wielu różnego rodzaju magnesów, ale dwa, głów, w naszym przypadku dwa główne magnesy w takim bloku to są magnesy dipolowe, które właśnie zakrzywiają tor elektronów. Pozostałe magnesy korygujące to są sekstupolowe, sekstupolowe kwadrupolowe, y, oktupolowe, one mają za zadanie Y, utrzymać tą wiązkę elektronów, te już teraz składającą się z tych paczek, żeby było jasne, y, w stanie powiedziałbym idealnym, to znaczy, żeby one się nie rozjeżdżała ta wiązka, y, nie, pod, nie była poddana żadnym aberracjom, zniekształceniom i tak dalej. I więc ten nasz blok magnesowy, obiektyw magnetyczny, jest dość ogromny. On ma 5 metrów długości, waży około 5 ton. I tutaj jest ciekawostka, bo on jest wykonany w unikalnej technologii, gdzie wszystkie rdzenie tych magnesów są wykonane, wyfrezowane w jednym bloku żelaza. I to było też wyzwanie. Żeby taki unikalny projekt zrealizować. No i może tutaj wtrącę, że ten projekt został nam ofiarowany przez naszych kolegów ze szwedzkiego laboratorium synchrotronowego Maxlab w Lund. Bez, ich, bez tego projektu zrealizować budowę synchrotronu w Polsce w krótkim czasie byłoby praktycznie niemożliwe. Czyli tutaj nie rozchodzi się o umiejętności czy wiedzę, jak skonstruować, jak napisać taki projekt, jak, jak go stworzyć, tylko o czas, rozumiem. W tym momencie był, kluczowym był czas, dlatego tylko, tylko dlatego, czy może, może tylko, ale przede wszystkim dlatego, że to były pieniądze z funduszy strukturalnych. I ogół w takich projektach jest pewien okres realizacji projektu. Oczywiście są zawsze możliwości przesuwania, jak we wszystkich inwestycjach, we wszystkich projektach, czasu realizacji czy wydłużenia w przypadku powstania jakichś nieprzewidzianych okoliczności. No ale yy, projekt synchrotronu powstaje przez kilka lat, więc my byśmy nie mieli szans, żeby. Startując od zera, ten synchrotron zbudować. I w ogóle, no jeszcze tak troszeczkę chronologię tutaj mieszając, to podjęliśmy się budować ten synchrotron po uzyskaniu oferty czy z Max Laboratory w Lundzie, że dostaniemy ten projekt. Znałem zarząd synchrotronów Lund. Oni wtedy też otrzymali pieniądze na budowę nowego ośrodka z nowymi dwoma synchrotronami, i jeden, to właśnie projekt tego jednego nam też dali. I my równolegle budowaliśmy ze szwedami synchrotronę. I to była ogromna pomoc, bo w Polsce. No, nie istnieli fachowcy od budowy synchrotronów. Rozumiem, że nie ma w Polsce czy na świecie czegoś takiego jak fabryki części synchrotronów, ale to nie jest pytanie. Panie profesorze, trochę odchodzę od tych kwestii finansowo-administracyjnych i projektowych, bo arcyciekawym był wątek samej konstrukcji i wiązki elektronów, która pędzi ogromnie szybko w strukturach synchrotronowych. Opisywał pan elektromagnesy, pięciometrowe olbrzymie elektromagnesy. Czy mam rozumieć, że wiązka, te paczki elektronów pędzące w środku są również jakichś imponujących rozmiarów? Nie. To są bardzo ta, ta wiązka ma bardzo mały przekrój, to są mikrometry, to jest bardzo dobrze y, 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 zogniskowane. No i ta wiązka krąży i tu może jest czas, żeby powiedzieć, może jeszcze reasumując jak to wygląda, mamy 12, my mamy akurat symetryczny ten synkroton, on nie musi być symetryczny, może być w kształcie jakiegoś owalu i tak dalej, my mamy w kształcie Y, okręgu pomiędzy magnesami. Elektrony biegną, nie są poddawane żadnej siły sile, więc one biegną po y, trajektorii prostej. Więc mamy tak zakręt prosta, zakręt prosta, 12 taki, 12 krotną symetrię. Na każdym zakręcie jest emitowane promieniowanie elektromagnetyczne. To teraz tak, żeby. I wszystko razem złożyć w całość. Wracając do tej wiązki, jest bardzo mały ma przekrój. Te paczki mają przekrój poprzeczny bardzo mały i no krążą sobie. Gdy wpadają w pole magnetyczne, tak jak wspomnieliśmy na początku, one emitują promieniowanie elektromagnetyczne. To jest takie tego typu Promieniowanie, jak światło, jak fale radiowe, jak fale w telefonii komórkowej, promieniowanie elektromagnetyczne. I pewnie pytanie następne, albo w głowie tutaj powstające jest no i co z tego? Tak. Co ja, z tego, życie, że ja, tu, ja tu czekam, to jaka, jest, jaka jest konkluzja. Rozumiem, że one pędzą w systemach, tak, w akceleratorze liniowym, w akceleratorze kołowym, zakręcają dzięki tym elektromagnesom, tam wypromieniowują to promieniowanie synchrotronowe, o którym pan wspomniał. No i ja teraz czekam, co się dzieje dalej. Co się dzieje dalej i słusznie. Jeszcze, jeszcze zanim będę trzymał tutaj w napięciu panią, E, bo było pytanie o tą wioskę, e, czy ona jest dużych rozmiarów, więc nie jest, już odpowiedziałem, ale y, 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 chcę to podkreślić, że to wszystko odbywa się w próżni, bo to może nie jest oczywiste takie, że te, zarówno działo elektronowe, akcelerator liniowy, akcelerator kołowy, czyli już sam synchrotron, to y, y, są urządzenia, gdzie w środku jest próżnia bo inaczej oczywiście te elektrony by no, były zaabsorbowane przez materię jakąś, czy powietrze i tak dalej. Więc jest próżnia i to jest jedna ciekawostka, a druga ciekawostka, że one poruszają się z ogromną prędkością. I to jest prędkość bliska prędkości światła. E, I żeby sobie wyobrazić dobrze, jaka to jest prędkość, to oczywiście wiemy 300 tysięcy kilometrów na sekundę i tak dalej. Nasz synchrotron to też jeszcze nie było powiedziane, ma 96 metrów obwodu. Więc te elektrony o, o, okrążają nasz synchrotron 3 miliony razy na sekundę. Więc to to może. Pokazuje, jak, jaką ogromną mają prędkość, prawda? I teraz emitują, teraz przejdę już, po co to wszystko jest. Więc y, to promieniowanie ma, tak jak wspomniałem, to jest elektromagnetyczne, więc my często nazywamy też światło. I z tych magnesów wychodzi światło. Więc mamy takie latarki. Ale to światło jest złożone. Z wielu długości fal, tak jak białe światło, które tu mamy w studio, jest złożone z wielu długości fal światło słoneczne, mamy w świetle słonecznym mamy ultrafiolet, który nas opala, mamy widzialne, czerwone, zielone, żółte, niebieskie, no i, i mamy też podczerwień, która nas grzeje. A tutaj tego, ta, te, ten zakres światła też jest emino, emitowany z synchrotronu, ale zarówno z jednego końca, jak i z drugiego końca jest dużo, dużo więcej. To znaczy w stronę podczerwieni mamy dużo więcej tych fal i w stronę e, po, po, ponad ultrafioletem mamy ogromnie dużo i tam mamy tak, zwane, y, tak zwany próżniowy ultrafiolet. To, jest, to są fale, które się mogą rozchodzić tylko w próżni, stosunkowo nisko energetyczne. E, jest y, y, miękkie promieniowanie rentgenowskie i twarde promieniowanie rentgenowskie. I y, y, chciałbym tutaj jakoś słuchaczowi powiedzieć o tych długościach fal czy energii tego promieniowania. No, Podczerwień. Y, pod to są, to są fale o długości mikrometrów. Widzialne to są nanometry, od powiedzmy 800 nanometrów, zaczynając od długich fal do powiedzmy 300 nanometrów, potem jest ultrafiolet. Potem się zaczyna miękkie promieniowanie rentgenowskie, które może mieć już tam pojedyncze dziesiątki nanometrów, i wreszcie mamy twarde promieniowanie rentgenowskie, które ma na przykład długość jednej dziesiątej nanometra długość fali. Więc mamy takie ogromne spektrum tego promieniowania rentgenowskiego. No i oczywiście naukowcy, jak mają taką, mają możliwość takiego źródła promieniowania, się zastanawiają, jakie badania można zrobić. A dlaczego to jest ważne? To ja tak trzymam napięcie na temat tych badań. Dlaczego to jest ważne? Bo my jesteśmy zanurzeni w morzu promieniowania elektromagnetycznego, nie tylko na Ziemi, ale też w kosmosie. Ona dociera do nas z różnych zewnętrznych gwiazd promieniowanie elektromagnetyczne, zarówno podczerwień, jak i właśnie wysokoenergetyczne rentgenowskie. Jak się ktoś interesuje, może teraz zobaczyć na stronach internetowych NASA zdjęcia w podczerwieni z przestrzeni kosmicznej, albo y, z, zdjęcia, y, właśnie promieniowania rentgenowskiego, czy źródeł promieniowania rentgenowskiego we wszechświecie i zobaczyć, ile tego jest. I teraz y, oczywiście naukowcy y, się interesują, jak to promieniowanie, które do nas dociera, wpływa na nasze życie, na procesy zachodzące i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym kontekście oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią jest niesamowicie interesujące i no dobrze wiedzieć, prawda, czego unikać, czego nie unikać, co stosować, czego nie stosować. I to jest jedno, oczywiście ja to trochę trywializuję, ale druga zaleta takiego, y, druga zastosowanie, więc to jest powiedzmy, jak oddziaływuje to promieniowanie elektromagnetyczne z materią, w jakim zakresie, co robi tej materii. Bo prawda. Są różne, różne mechanizmy. No, ja po, mogę podać taki przykład, który może być w większości znany, ale może nie, że y, promieniowanie. Że wszyscy wiemy, że żeby roślinki rosły, to musi być światło. A dlaczego? Bo ono jest absorbowane przez roślinę, jest chlorofil i napędzane są procesy, procesy budowy materii w roślinie. Więc bez chlorofilu nie mielibyśmy i bez światła no, to nie, ma, nie ma życia właściwie na Ziemi. E, natomiast również jak absorbuje dana substancja materię, może co się z nią stanie i tak dalej i tak dalej, to jest ważne. E, ja wspomniałem o tych latarkach. Mamy taką latarkę, my możemy zaglądnąć w głąb tej materii. Wszyscy wiemy o promieniowaniu rentgenowskim, które ma zastosowanie w medycynie i każdy z nas był. Poddane zapewne, co najmniej raz w życiu, a może wielokrotnie y, 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 takiej y, y, no, prześwietleniu rentgenowskiemu, takiej diagnozie, prawda? No więc to jest lampa rentgenowska, gdzie rozpędzone elektrony to samo ulegają przyspieszeniu, tylko ze znakiem ujemy, one są wyhamowywane na tarczy zrobionej z metalu. No i tam się wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne, dość wysokoenergetyczne i my prześwietlamy. I możemy zobaczyć obrazowanie. Więc następną, Następnym polem takim, yy, gdzie yy, promieniowanie synchrotronowe ma zastosowanie jest obrazowanie. No i na przykład prześwietlamy jakąś mat, jakiś przedmiot, materię i możemy zobaczyć takie proste prześwietlanie, jak właśnie to zdjęcie rentgenowskie, gdzie mamy y, absorpcję. Po prostu tkanka twarda bardziej absorbuje, tkanka miękka mniej absorbuje. No i jak się nas prześwietli, to widzimy nasz szkielet prawda, i jakiś zmian. Panie profesorze, chciałabym jeszcze na chwilę zostać mm, przy synchrotronie w kontekście. Mm, urządzenia, tak? tego jak, jak on jest zbudowany do tematyki związanej z synchrotronem jako narzędziem badawczym, obiecuję, że za chwilę wrócimy. Niemniej jednak powiedział pan, że synchrotron stojący w Krakowie ma obwód pierścienia tak, rzędu 96 metrów, a jednocześnie powiedział pan chwilę wcześniej, że są inne synchrotrony w Europie, czy mam rozumieć, że synchrotrony działają jakoś w ramach konkurencji, czy wręcz przeciwnie? Czy ten nasz krakowski synchrotron o tej średnicy 90, 96 metrów to jest jakaś jakby szczególny metraż, duży, mały? I jeszcze uzupełnia o pytanie, z którym z pewnością pan nieraz się spotkał: czy krakowski synchrotron ma coś wspólnego w swojej budowie z CERNem? Dobre pytanie, bo rzeczywiście opowiadamy o Solarisie, ale go trzeba umieścić w kontekście e, światowym, tak bym powiedział. Więc synchrotronów w ogóle na świecie jest parędziesiąt. Trudno mi powiedzieć dokładnie ile, bo są synchrotrony, które tak naprawdę istnieją tylko na mapie tych synchrotronów. Nikt tam nie słyszał, żeby ktoś... Jeździł i tak dalej, i tak dalej. Ale jest powiedzmy parę dziesiąt. I one są zgrupowane w krajach wysoce rozwiniętych, stawiających na innowacyjną gospodarkę, nowe technologie, na rozwój tych nowych technologii, na produkcję urządzeń, które zostały opracowane z wykorzystaniem najnowszych technologii. I to jest Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone i Daleki wschód, Japonia, Korea. W Europie synchrotronów, może za chwilę skoryguję, ale jest 16 urządzeń emitujących promieniowanie przy pomocy akceleratorów. Jest 16. No i my jesteśmy jednym z nich. Teraz na tej mapie światowej synchrotrony są bardzo różne. Są dużo mniejsze, na przykład w bardzo bogatym kraju, w Singapurze, i tak dalej. Jest maluchienki synchrotron. On ma chyba obwód 10 metrów, o jeden. I są synchrotrony bardzo duże, gdzie obwód jest typu kilometr. I tak samo mają różne energie. Ja tu jeszcze wrócę szybciutko, energię tych elektronów, bo tu padło 600 megaelektronowoltów. Ale chcę powiedzieć, że my po wstrzyknięciu tych 600 ele, megaelektronowych y, y, elektronów do synchrotronu, my je przyspieszamy już w synchrotronie samym. Y, to też jest ciekawy proces. Do energii półtora gigaelektronowolta, prawda? Czyli giga to jest 1000 y, 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 milionów. I teraz. Y, więc parametrem synchrotronu właściwie jest energia tych głównym parametrem, tak jak samochód ma konie mechaniczne, czy jakiś napęd i tak dalej, tu jest y, maksymalna prędkość, to tu mamy maksymalna, czyli energia tych elektronów oraz y, y, obwód. No i teraz mamy y, tak, jak wspomniałem, na jednym końcu tego spektrum jest 10. Dziesięciometrowy, a na drugim jest kilometrowy synchrotron. No i one się różnią, mają różne, różne spektrum tego promieniowania elektromagnetycznego. My jesteśmy w takiej kategorii powiedziałbym średniej, średniaków, ale ze względu na tą technologię, nasz synchrotron emituje promieniowanie porównywalne z szeregiem synchrotronów dużo większych, typu 300 metrów obwodu i tak dalej. No więc tak to wygląda. Jeszcze muszę dodać, już mówiąc o tej mapie synchrotronów, no oczywiście jesteśmy jedyny w Polsce, ale również jedynym synchrotronem w tych krajach postkomunistycznych za żelaznym murem. Więc, więc no, cieszymy się bardzo, bo no, wynosi nas to na tą mapę światową urządzeń badawczych, no, unikalnych i bardzo zaawansowanych. W Europie jesteśmy, bo tu też pytała Pani o konsorcja i tak dalej, jesteśmy w takim konsorcjum który się nazywa League of Accelerator-Based Photon Sources, czyli liga e, e, źródeł fotonowych e, e, opartych na akceleratorach. No i bardzo e, to jest prężna organizacja i e, działamy razem, żeby opracowywać z jednej strony może wspólne programy badawcze, z drugiej strony również nowe technologie, bo chcemy, żeby te technologie się rozwijały. Tak jak zresztą nasz synchrotron powstał w wyniku pracy grupy akceleratorowej kolegów z LUND. No i tu mogę jeszcze nawiązać do tej naszej know-how i, 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 i wiedzy, która w Polsce była. Czy jest, kiedy budowaliśmy synchrotron? No nie było ludzi, fachowców, którzy działali w, z tak zaawansowanymi akceleratorami. E, jesteśmy dalej największym akceleratorem, za, zarówno liniowym, a już nie wspomnę o kołowym. E, I można porównać jeszcze nas, może niektórzy porównują do cyklotronu, który znajduje się w Bronowicach w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN który został zakupiony do celów medycznych, do terapii protonowej, leczenia nowotworów. No i, ale to jest inne urządzenie w ogóle, a poza tym ono jest kupowane. Jest wytwórnia, która robi na zamówienie taki cyklotron. Zdaje się, że powstanie z, niedługo, będzie zakupiony taki cyklotron do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w świerku ko koło Otwocka czy w Otwocku. Y I to są zupełnie różne urządzenia. Tam nie ma emisji y światła, y y y znaczy ono może jest, ale nie jest wykorzystywane, tam są wykorzystywane rozpędzone protony do leczenia raka. Natomiast dobre pytanie o cern. Ja zawsze lubię, gdy Solaris jest porównywany do cernu. No, niestety daleko nam do tego, ale CERN został zbudowany i działa, i jest finansowany przez społeczność międzynarodową w zupełnie innym celu. Tam, mamy, tam badamy zjawiska podstawowe, chcemy się dobierać już naprawdę głębiej, głębiej, głębiej do budowy materii, prawda? Bo powiedzmy na przestrzeni wieków to ewaluuje ktoś kiedyś odkrył, że Chyba jest to atom, który składa się z jądra atomowego i elektronu. O tym, no ale w tym jądrze atomowym może to nie jest kuleczka, prawda? Tylko to jest bardziej skomplikowane. No i jest to bardziej skomplikowane. Mamy neutrony, protony i tak dalej. No ale może taki neutron albo proton to też nie jest taka kuleczka i tak dalej, i tak dalej. No to są takie. Yy, Badania, które z pozoru mogą się wydawać nieważne, no ale ludzkość chce wiedzieć, jak to działa. To jest naturalne. Od zarania dziejów naukowcy czy filozofowie początkowo zastanawiali się, jak to działa, prawda? Nasz Kopernik się zastanawiał, czy słońce dookoła Ziemi, czy Ziemia dookoła Słońca, i to się bada. No, ale ktoś mógł powiedzieć, no. I i co z tego, po co nam ta wiedza, prawda? Słońce chodzi, pory, pory roku się zmieniają, więc, więc to, to, to są takie, wszystko są badania, które są niesamowicie ciekawe, i w sumie wszyscy naukowcy chyba są motywowani tą ciekawością, prawda? Czy to jest chemik, fizyk, biolog, no już nie wspomnę o, o takich bardziej powiedzmy, Zrozumiałych dla ludzi, archeolog czy no ciekawością, prawda? A tu mieszkali, kto tu mieszkał, i tak dalej, i tak dalej. Panie profesorze, pomału chciałabym namówić pana do tego, do czego już sam pan nawiązuje, czyli do samych naukowców, do opowiedzenia o synchrotronie w kontekście narzędzia do prowadzenia badań. Ale może nim jeszcze o tym, to nawiążę do tych naukowców, którzy chcą wiedzieć. Czy mam rozumieć, że do Synchrotronu naszego polskiego, rodzimego przyjeżdżają wyłącznie naukowcy z Polski? Trochę już Pan o tym mówił na początku, ale tutaj przerywam i oddaję głos. Czy to są tylko naukowcy z naszego kraju? Kto ich zaprasza? Dlaczego przyjeżdżają akurat ci, a nie inni? Wiem ze strony internetowej Solarisu, że do centrum przyjeżdża rok rocznie blisko 700 naukowców, także całkiem spora liczba. No i skąd oni się tam biorą? Bardzo dobre pytanie i to na pewno do, jest interesujące dla wszystkich. Skąd oni się biorą? Otóż i po co jest ten Solaris tak naprawdę? Więc jeszcze pewnie nie raz wrócimy do tego, bo, bo w końcu tak ja może meandruję na boki, ale właśnie co z tym promieniowaniem robimy. Ale skąd naukowcy? Solaris działa wzorem zresztą innych synchrotronów. To jest ośrodek ogólnie dostępny dla wszystkich i każdy może złożyć projekt badań w Solarisie. Te projekty są oceniane przez międzynarodowy, Międzynarodową Komisję Ewaluacyjną, która sprawdza, czy ocenia. To są fachowcy z różnych krajów. No i jest kwalifikacja, jest ranking tych projektów, i można dostać, jeżeli projekt jest dobry, uznany, że ma ręce i nogi, to można dostać czas. Naukowcy, grupa naukowców na ogół przyjeżdża. Na kilka dni, na jeden dzień, na tydzień, może na dwa, w zależności od tego, jakie zapotrzebowanie na, na, zostało złożone na ten czas badawczy, my to nazywamy, i czy komitet uznał, że to jest uzasadnione tak długo. No i w tym momencie mamy już, prawda, od, jesteśmy po czterech latach pełnych działania, piąty u, 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 zaraz się skończy. Po pierwsze nasza infrastruktura jest rozbudowywana bardzo intensywnie, to znaczy się te możliwości badawcze się powiększają. Są nowe linie badawcze, to za chwilę pewnie opowiem, co to są te linie badawcze. Techniki eksperymentalne mamy coraz bogatsze i w związku z tym ta liczba możemy więcej przyjąć użytkowników. Ci użytkownicy przyjeżdżają no i robią swoje badania. Jeżeli te badania przyniosły wartościowe rezultaty, publikują w międzynarodowych czasopismach naukowych. I w tej chwili już na podstawie badań robionych w Solarisie mamy niezłą liczbę publikacji, gdzie autorami są. Te grupy badawcze zewnętrzne, ale również nasi y, naukowcy, y, którzy pomagają w wykonywaniu tych y, badań. I y, to są nie tylko naukowcy z Polski, ale są z zagranicy i my przyjmujemy na zasadzie takiej, że. Y, y, Chcemy też wiedzieć, co się dzieje na świecie, czy rozmawiamy z tymi naukowcami, którzy przyjeżdżają. Nasi naukowcy rozmawiają i w ten sposób podnoszą swój, swój, swoją, poziom swojej wiedzy, mają nowe pomysły itd. Tak e, oprócz tego, że właściwie z każdego zakątka świata ktoś może przyjechać, my również jesteśmy członkiem. Konsorcjum Środkowo-Europejskiego na Rzecz y, Infrastruktury Badawczej. To się nazywa CERIC-ERIC, European Research Infrastructure Consortium, a CERIC Central European Research Infrastructure Consortium. Jesteśmy zrzeszeni, to jest osiem krajów i z każdego kraju jest y, y, oddelegowana y, jedna infrastruktura badawcza, tak zwane partner facility i no, ta współpraca się układa bardzo dobrze. To są różne y, urządzenia czy różne infrastruktury badawcze. Mamy konkurencyjny, y, y, konkurencyjny synchrotron w tym konsorcjum. To jest kons y, y, synchrotron w, y, y, w Trieste, Elektra. Tam też znajduje się laser na swobodnych elektronach i Mamy centrum mikroskopii elektronowej, w tym konsorcjum w Rumunii, mamy centrum rezonansu magnetycznego i no inne osiem tych jednostek i te grupy też mają zagwarantowane 10 do dyspozycji Cerika jest 10% czasu solarisowego. Panie profesorze, wróćmy do tych naukowców, którzy chcą wiedzieć. Wiemy, że mogą przyjeżdżać do Solaris z całego świata, wiemy, że mogą robić badania bezpłatnie, wiemy, że jest ich bardzo dużo, tych naukowców, którzy te badania chcą robić, ale jednocześnie wspomniał pan o liniach badawczych. Natomiast opowiadając o budowie samego synchrotronu, zatrzymaliśmy się na etapie działa elektronowego, akceleratora liniowego, akceleratora kołowego. I teraz pojawiają się nam linie badawcze. Proszę coś więcej opowiedzieć o tym, ale już tutaj gorąco zachęcam do tego, żeby opowiedzieć o liniach badawczych w kontekście już samej możliwości wykonywania badań przez tych naukowców. Jak to działa? No więc, ma korekta, skończyliśmy na latarkach, bo były latarki i one świecą w tych dwunastu miejscach. I, no może przesadziłem w 10, bo tam dwa miejsca mamy zarezerwowane na co innego. Więc mamy 12 tych latarek. No i teraz, jak chcemy zrobić eksperyment, mając tą latarkę, to musimy zbudować infrastrukturę pewną i yy, dedykowaną do pewnej techniki badawczej. I ta infrastruktura, rozumiem, to jest ta nasza magiczna linia badawcza. Tak, to jest ta linia badawcza. Która też na ogół jest. Te, te fotony emitowane, czyli promieniowanie emitowane przez synchrotronu, też się rozchodzi w próżni w większości przypadków. Właśnie, w, chyba że jest to podczerwień, albo już bardzo energetyczne, to przez powietrze, albo powietrze, no, może nieważne, niepotrzebnie tutaj komplikuję. W każdym razie na ogół to jest też. I, I wszystko się rozchodzi w próżni. Więc musimy tą wiązkę z latarki, wiązkę już fotonów promieniowania, musimy ją ukształtować, żeby ona była skolimowana, nie? bo ona lekko jest, właśnie jest lekko rozbieżna, więc my ją chcemy zrobić równoległą, a na samym końcu chcemy ją na ogół zogniskować na tej próbce, żebyśmy mogli punktowo móc badać dany obiekt, prawda, ale może niekoniecznie, bo jak chcemy zrobić zdjęcie rentgenowskie, już mówię w cudzysłowie, co też możemy zrobić, to, no to chcemy mieć spory nawet obszar, ale na ogół my to ogniskujemy. No i tam, na samym końcu, nazywamy jest stacja badawcza, jest linia i stacja. I ta stacja y, jest zbudowana z myślą o pewnej technice i na przykład jedną z technik jest Absorpcja. Obserwujemy zmieniając długość fali, bo mamy monochromator tam po drodze na tej linii badawczej, bo może, może powinienem powiedzieć, z czego ona się składa. Są optyka, która właśnie kolimuje, czyli robi tą wiązkę równoległą, oraz mamy najczęściej mamy monochromator, który monochromatyzuje promieniowanie, które już pada na tą próbkę, czyli tak porównując do światła białego mamy. Pewnego rodzaju filtr, to nie jest filtr, e, e, który wybiera daną długość albo daną energię fotonów. I my tą daną energią bombardujemy. Na przykład chcemy mieć energię fotonów 100 elektronowoltów, to my sobie uruchamiamy ten nasz monochromator, który jest kontrolowany e, e, komputerowo, wpisujemy. Zadaną energię 100 elektronowoltów. Odbywają się ruchy elementów optycznych i mamy 100 elektronowoltów. Panie profesorze, można nawiązać wciąż do tego porównania latarki? Czy można? To chyba bardziej powinnam zapytać, czy można um, porównać do latarki, gdzie linia badawcza, ta infrastruktura, o której pan powiedział na linii badawczej, działa trochę jak filtr nałożony na tę latarkę, odfiltrowuje. Pewien zakres światła dostarczanego przez latarkę, po to, żeby ono było, one było najbardziej e, skupione na próbce, z którą przyjeżdżają naukowcy? Czy tak to działa? E, tak, tylko mała korekta. Filtr nakładamy, bo my chcemy zbadać, jak nasza próbka reaguje na czerwone na przykład, prawda? A skupiamy już innymi elementami optycznymi, lusterkami, na przykład w, w, w takim, powiedzmy, dla światła widzialnego to są soczewki, możemy wziąć soczewkę i skupić i możemy mieć w latarce tą soczewkę, prawda, też, bo, bo są takie, ale tu nie możemy użyć soczewki, bo, czyli tak zwanej optyki transmisyjnej, bo to jest absorbowane przez, znaczy te nasze fotony by były absorbowane przez tą soczewkę. Panie profesorze, Hmm. Jakie badania mogą być prowadzone na synchrotronie w Krakowie, a nawet szerzej, jakie badania mogą być prowadzone na tego typu infrastrukturach, skoro już wiemy, że ten nasz synchrotron nie jest jedyny w Europie i nie jest jedyny na świecie? Możemy prowadzić badania w Materii, tak jak wspomniałem, używać różnych technik. To mogą być badania spektroskopowe. Tu użyję słowa trudnego. E, czyli my obserwujemy spektrum, e, czyli widmo, na przykład emitowanych elektronów, bo my możemy bombardować e, tymi fotonami, e, czyli naświetlać naszą próbkę. A ta próbka, no taka jest fizyka, jest zjawisko fotoelektryczne znane i uczone w, y, w szkole. E, emituje elektrony. Energia tych elektronów zależy od tego y, z jakiego miejsca, powiedzmy, w tej próbce zostały wybite. Czy to miejsca w atomie, jeżeli to jest gaz, czy miejsca w atomie, bo możemy zjonizować atom na wiele sposobów, molekułę na wiele sposobów. I patrząc się na to, jakie energie elektronów, mając monochromatyczne źródło wzbudzenia, wylatuje nam szereg grup, różnych energiach, elektr grup elektronów o różnych energiach. I my patrząc się na te energie, możemy stwierdzić, jaka jest struktura energetyczna tej próbki. To są badania spektroskopowe i nawiązują właściwie, są oparte na zjawisku fotoelektrycznym. I w ten sposób badamy strukturę próbki energetyczną. A po co nam to? No pierwsze to jest ciekawość, chcemy wiedzieć, ale drugie łącząc próbki o różnych strukturach energetycznych możemy to wykorzystać i powstają ciekawe różne materiały. To są badania tak zwane podstawowe. I to, to są badania. To, co żeśmy wspomnieli, to są badania spektroskopowe, ale mamy teraz badania y, y, obrazowe, obrazowanie, i u nas będzie za chwilę stacja do obrazowania dyfrakcyjnego. Dyfrakcja to jest, y, zachodzi, gdy fotony napotykają na y, y, pewien układ. Jeżeli on na przykład regularnej siateczkę jakąś albo kryształ, te fotony e, uginają się na tej siateczce i dają pewne maksima takie interferencyjne. To jest siatka dyfrakcyjna, tak wygląda, w szkole też jest chyba omawiana. E, w każdym razie, no, nie wnikając w szczegóły, bo no, no, tutaj to, by, to chyba bym musiał chwilę na to poświęcić. Wstawiamy próbkę, oświetlamy światłem monochromatycznym i z tyłu na ekranie, czy na detektorze czytaj dostajemy szereg jakiś wzór, takie punkciki interferencyjne. My potrafimy z tych punkcików e, podtworzyć jak wygląda struktura tego kryształu, który badamy. I to na przykład może być kryształ białka. To jest badania molekularne. Za to została przyznana Nagroda Nobla. Nie pamiętam w tej chwili w którym roku, ale chyba w 1991 roku. I krystalografia molekularna. I my taką linię będziemy mieli za dwa lata, bo tak jak wspomniałem, synchrotron się rozwija i budujemy nowe linie badawcze, czyli nowe infrastruktury, które będą oferować nowe techniki. I ile linii badawczych w tym momencie ma synchrotron? W tym momencie mogę powiedzieć, ma osiem linii badawczych. Prawda? I na przykład mamy linię y, na podczerwień, która za chwilę zacznie już działać w pełni, bo ona jest jeszcze projekt w tym roku ma zostać zakończony. I tam bardzo ciekawy program już się zaczął. Na razie jeszcze bez promieniowania synchrotronowego, ale z wykorzystaniem tych stacji końcowych, badań biologicznych, komórkowych. Tam jest silna grupa, która, która w dziedzinie biologii i w dziedzinie biologii prowadzi badania. Co powiedziałem o tej linii krystalograficznej przepraszam, o linii na podczerwień, linia krystalograficzna będzie, ale w tej chwili mamy już też gotową i działającą linię do tomografii. I takie spektakularne badania, które też są robione w innych ośrodkach, zostały wykonane że bezinwazyjnie badamy y, jakieś m, bardzo małe obiekty. Na przykład potrafimy zobaczyć e, bardzo dokładnie obraz owada, który y, zastykł w bursztynie sprzed wielu, 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 może wielu, 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 przesada, ale milionów lat, prawda? I możemy go zobaczyć bardzo dokładnie dalej tam jest. I to jest właśnie kolejne moje pytanie. Powiedział Pan o badaniach z dziedziny chemii, zakładam, z dziedziny fizyki. Mówiliśmy o materiałach, czyli z dziedziny materiałoznawstwa. Tutaj widzę również nawiązania do archeologii. Proszę powiedzieć coś więcej, bo te dziedziny są dość ogólne. Czy przychodzi Panu na myśl jakieś takie szczególne badanie? gdzie można podać konkretny przykład efektów e, badań wykonywanych za pomocą promieniowania synchrotronowego. Tak, no jednym z takich przykładów bardzo y, spektakularnych jest y, jest zbadanie obrazu y, y, Van Gogha. Y, mianowicie Obraz został poddany właśnie badaniu przy pomocy technik synchrotronowych, to znaczy fluorescencji, czyli takiego wtórnego świecenia. Otóż każdy z pierwiastków ma, e, no jest bardzo charakterystyczny, ma charakterystyczną budowę i poddany naświetleniu przez pewną długość promieniowania e, reemituje światło z kolei, bo my wzbudzamy te atomy, czy tą substancję, ona absorbuje, no ale weszła na poziom wzbudzony i ona chce jednak zrelaksować, ale relaksuje w ten sposób, że ona emituje pewne promieniowanie. Akurat tak to dobieramy. I właśnie do, do takich badań to już jest stosowane, doprowadziły wszystkie poprzednie badania podstawowe, kiedy znamy strukturę danej substancji, danego atomu i tak dalej. Atomy mamy rozszyfrowane już od wielu lat, ale to wszystko trzeba znać, zanim się przejdzie do tych badań stosowanych. No i my oświetlamy ten obraz, podejrzewając, że coś tam jest pod spodem, pod tą oficjalną warstwą takiej łąki. Na to jest przykład, przykład z, z synchro, to badania na synchrotronie chyba w Desy były wykonane chyba. No i y, nagle tam coś zaczyna świecić, no, prawda? I okazuje się, że pojawiają się zarysy twarzy i one świecą na czerwono. E, dobrze. A co by się stało? Aha. Czyli coś jest namalowane. A my znamy pi, pira z oko, znamy te Y, pigmenty, które były stosowane w farbach przez Van Gogha, na przykład. I, aha, to on y, mógł stosować taki pigment, taki pigment, taki. Jeden ma rtęć w sobie, drugi ma kobalt, trzeci ma coś innego. Aha, tak, my zaświecimy odpowiednią długością fali, taką, żeby nam kobalt zaświecił, no to zobaczmy, czy nam zaświeci. No, i patrzymy się, jest. I te obrazki, które świecą pod wpływem wybranych fotonów o wybranej energii, czy tam długości fali, bo to jest to samo, nakładamy potem na siebie. I w ten sposób powstaje nam w kolorze obraz, który jest pod tą warstwą zewnętrzną. Jest to absolutnie bezinwazyjne badanie. Możemy. Zobaczyć, jaki obraz artysta zamalował. Czyli, panie profesorze, mam zrozumieć, że dzięki promieniowaniu synchrotronowemu możliwe było odkrycie tego ukrytego obrazu Van Gogh'a pod obrazem łąka? O tym mówimy. Tak, o tym mówimy, z tym, że yy, powiedzmy ktoś, yy, ja dlatego tu tłumaczyłem, że to, że coś tam jest namalowane, można odkryć bez synchrotronu, właśnie w podczerwieni albo normalnym, tak zwanym rentgenem, prawda? Monochromatycznie to naświetlając, zobaczymy, coś tam pod spodem majaczy i jest. Ale mając synchrotron, do wyboru te różne długości fali, które sobie możemy wybrać, od podczerwieni do rentgenowskiego, my możemy zmusić pewne barwniki do świecenia. I jak wiemy, że to było, powiedzmy rtęć, aha, to tam jest żółte, a tu wiemy kobalt, no to tam jest niebieskie. Czyli, panie profesorze, mamy dziedzinę sztukę, tak? tak? Materiałoznawstwo, potroszę, już pan wspomniał o nim. Czy jest pan w stanie podać jakieś konkretne przykłady efektów Badań prowadzonych na synchrotronach, z których być może korzysta każdy z nas. Czy jest jakiś taki przykład badania, którym mógłby Pan powiedzieć, Pani Agnieszko, Pani na co dzień z tego korzysta? Nie wiem, w tej chwili bezpośrednio mi nic nie przychodzi do głowy, natomiast pośrednio mi przychodzi wiele rzeczy, bo, tak jak wspomniałem, jest pewien. E, no, pewien scenariusz m, prowadzący od badań podstawowych do, do, do y, różnych y, urządzeń, które mamy do dyspozycji, prawda? I ten scenariusz, no w pewnym sensie on zawsze istniał, istnieje i będzie istniał. I jakieś wynalazki typu y, ledowe źródła światła nie biorą się, bo ktoś siedzi i zrobię tą, ten LED, czyli diodę świecącą, emitującą światło. No bo musi wiedzieć, jaka substancja, czy substancje, bo to jest właśnie ciekawe. I ja często podaję jako przykład tego, tego takiego scenariusza prowadzącego do już wynalazków czy, czy, czy obiektów, które każdy stosuje, to, to podaje nam właśnie ten LED nieszczęsny, bo bez led byśmy mieli bez źródeł światła LED-owych, byśmy mieli chyba kryzys energetyczny potężny w tej chwili, bo one są 10 razy mniej e, energożerne niż tradycyjne żarówki prawda? czy źródła światła. Więc Ten scenariusz to jest tak, że ktoś kiedyś w XIX wieku, albo jeszcze, przepraszam, tak, w XIX chyba badał przewodnictwo. I to nam się wydaje oczywiste, że jest drucik, przewodnik, przewodzi. Jest coś, co nie przewodzi, czyli izolator. A ktoś badał i nagle, właśnie z ciekawości, brał różne substancje, często to jest przez przypadek, jednak, i znalazł, że jest coś, co tak, Półprzewodnik, no i to jest półprzewodnik. A potem mamy badał, aha, są dwa rodzaje półprzewodników. Tak i tak. Jak je złożymy do kupy, to co się będzie działo? Będzie dioda, a jak, będzie, a jak trzy złożymy, to może będzie tranzystor. No i tak, powoli, powoli, powoli. A wtedy oczywiście synchrotronów nie było, ale w tej chwili. Weźmy na przykład ogniwa fotowoltaiczne. Jest ogromna, e, ogromne zapotrzebowanie na ogniwa fotowoltaiczne o dużo większej wydajności. I e, no to, to są skomplikowane materiały, dosyć. To nie jest proste. I trzeba znać strukturę. One mają te materiały, mają absorbować fotony. i Generować ładunek pod wpływem, tzw. ładunek elektryczny, który możemy wykorzystać jako źródło y, prądu. Więc na synchrotronach bada się nowe potencjalne materiały, które może nam ułatwią, y, znaczy umożliwią, y, zwiększenie wydajności ogniw fotowoltaicznych o parę 10%. procent. Tu każdy procent się liczy. To samo zresztą bateryjki. Na i wszyscy teraz, prawda, nie wiem czy byśmy chcieli mieć, ale wszyscy, e, no, zrobiło się popularne ze względów środowiskowych zanieczyszczenia i tak dalej, e, zrobił się popularny transport elektryczny. Dzisiaj przyjechałem autobusem elektrycznym tutaj na to spotkanie, e, no ale tutaj słabym Ogniwem są ogniwa, prawda? Czyli słabym punktem są bateryjki. No i jeżeli byśmy potrafili zrobić dużo bardziej wydajne, pojemniejsze stosunek pojemności do masy byłby lepszy, to te samochody czy, czy inne pojazdy będą lżejsze i tak dalej, i tak dalej. Wąskim gardłem, bo y, y, litu nie ma za wiele na ziemi, albo jest w bardzo egzotycznych miejscach. Jest trudno dostępny i te samochody elektryczne są bardzo drogie, właściwie ekonomicznie no, ciężkie, nieuzasadnione. Natomiast i, i w Szwecji właśnie yy, rozpoczęto produkcję baterii kopartych na yy, yy, na, yy, na sodzie, który jest dość yy, łatwo dostępny i nie jest tak środowiskowo agresywny. Więc my też będziemy mieli, do, mamy już zagwarantowane finanse na nową gałąź przy linii badawczej, gdzie będą, będziemy mieli badania absorpcyjne, ale możliwe w wyższych ciśnieniach. Bo tak jak powiedziałem, w tej chwili to jest próżnia, ale często systemy badane w próżni no, inaczej się zachowują. W rzeczywistości kiedy są, pracują pod ciśnieniem atmosferycznym. To widzę jednak, że tych możliwości badań, z których każdy z nas może skorzystać, jest jednak całkiem sporo, bo już wymieniamy archeologię, wymieniamy sztukę, wymieniamy magazynowanie energii, wymieniamy nowe rodzaje baterii, a może coś z medycyny. Z medycyny jak najbardziej. W tej chwili nie, nie robimy medycznych badań, ale możliwe, że, że, że taka linia powstanie. Tu chcę nadmienić, że linie, które powstają, czy linie badawcze i te stacje końcowe, które powstają w Solarisie, są wynikiem e, inicjatywy szeregu ośrodków w Polsce. Bo my, to nie jest przedmiotem naszej decyzji, jaką technikę badawczą oferujemy, tylko staramy się odpowiedzieć na potrzeby środowiska naukowego. I na przykład w tej chwili mamy bardzo ciekawą konfigurację, z której ja osobiście się bardzo cieszę i wiem, że władze uniwersytetu też się cieszą, bo. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu złożył y, wniosek do ministerstwa o budowę linii y, y, badawczej w Krakowie i ta linia będzie zbudowana, już są środki są przyznane i to jest wynik zapotrzebowania grupy naukowców, gdzie inicjatywę główną miał Uniwersytet w Poznaniu. Więc teraz te linie tak powstają. Z medycyny i biologii, to mamy jeszcze w Solarisie. Powinienem wspomnieć o ciekawym urządzeniu, które nie jest związane z synchrotronem, ale mamy Centrum Promieniowania. Jest, przepraszam. Mamy y, 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 Centrum Badań Kriomikroskopowych. To jest y, mikroskop elektronowy, y, u, ale specjalnie dostosowany do badań w niskich temperaturach, gdzie badamy molekuły biologiczne białka. I, i, I kwasy rybonukleinowe, i tak dalej. Takie bardzo istotne. Możemy badać też wirusy tam, i tak dalej. I to na przykład te, to urządzenie znajduje się w Solarisie ze względu na uzupełnienie oferty yy, yy, synchrotronowej. Yy, I ono, powsta, ono jest w Solarisie yy, dzięki inicjatywie 15 ośrodków naukowych w Polsce, Uniwersytetu Warszawskiego. Poznańskiego również i Instytutu, Międzynarodowego Instytutu Badań Molekularnych i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiem, że jest to technika, która jest niezależna od samego źródła promieniowania synchrotronowego? Niezależna, tak, natomiast to jest kompatybilne, nie kompatybilne, uzupełniająca technika do badań krystalograficznych molekuł biologicznych. Możemy dzięki badaniom na kriomikroskopie możemy uzyskać pewne wyniki, które uzupełnieniem będą wyniki uzysko, uzyskane na stacji krystalograficznej. Panie profesorze, obiecuję że już ostatnie pytanie. Ośrodek ma szeroko otwarte drzwi dla naukowców. Rozumiem, że tych 700 naukowców, którzy e, odwiedzają ośrodek rokrocznie, to jest taka liczba, która zapewne zwiększa się, biorąc pod uwagę e, o wspomnianym rozwoju tej infrastruktury. A proszę powiedzieć, czy e, centrum Solaris może odwiedzić przechodzień? Który jest z pieskiem na spacerze obok, czy Solaris może zobaczyć młodzież w ramach lekcji fizyki? Czy otwieracie, uchylacie swoje drzwi również dla osób, które nie posiadają afiliacji naukowej, które potencjalnie nie wiedzą, że, taki, że takie miejsce jest w Krakowie? Jak najbardziej się otwieramy od samego początku od, od początku właściwie od momentu, kiedy budynek powstał. E, y, otwieramy się, bo chcemy, żeby też ośrodek służył popularyzacji nauki, e, popularyzacji badań i przyciągał młodzież do y, badań naukowych. Y, Mamy no historia historia pokazuje, że jest duże zainteresowanie. Odwiedzają nas zarówno organizujemy dni otwarte, okoliczni mieszkańcy przychodzą, mogą się grupy zapisywać na naszej stronie internetowej jest opcja albo kontaktować się bezpośrednio e, z odpowiednim działem w Solarisie, zorganizować wycieczkę. E, mamy w tej chwili zorganizowano E, ścieżkę e, audio, e, prawda? Takie, taką ścieżkę, gdzie przez, e, przez e, e, audio przewodniki, prawda? E, s, są. E, e, każdy uczestnik wycieczki dostaje i jest e, prowadzony przez Solaris. E, może się też tam powtarzać sobie, i, i to jest bardzo dobrze opracowane. E, Także prowadzimy tą działalność i się cieszymy, bo wydaje mi się, po pierwsze wiem, że na wszystkich robi to wrażenie ten ośrodek. Mam nadzieję, że część odwiedzających będzie miała takie, powiedzmy, wyniesie takie wrażenie, ja bym chciał pracować w takim ośrodku. Czyli czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Tak. Życzmy tak. sobie w takim razie, żeby młode pokolenia e, za kilka lat chciały dołączyć do zespołu synchrotronu i współtworzyły tę naszą światową naukę. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo Życzę dobrze. wszystkiego, co najlepsze dla synchrotronu i dla efektów badań e, wychodzących z synchrotronu. Dziękuję. Bardzo dziękuję i, i, i za zaproszenie i za możliwość powiedzenia, mm, opowiedzenia o synchrotronie Solaris i zapraszam wszystkich hernych do, na naszą stronę sieciową, y, gdzie jest szereg ciekawych informacji, są y, też można wirtualne zwiedzanie zrobić I, no i przede wszystkim do przyjazdu do nas zapraszam.